Dobrze, skoczyliśmy. Jakoś tak. W sumie nie wiem, czy zyskaliśmy na czasie. Ok, wyłączę bieganie, żeby się... Wiesz, może wypijemy jakąś miksturkę z kondycją. Raczej niczego takiego nie mamy. Więc... Musimy iść na piechotę, a nie biegiem. O, już drzewka się pokazuje, więc może niedaleko jesteśmy już. Tak! O, super, ma nowy poziom. Odpocznijmy. I zobaczmy, co nam to da. O, trzeci poziom. Okej. Weźmy w inteligencję. Szybkość. Może wytrzymałość? O, wytrzymałość i w siłę woli. Jest. Mamy już trzeci poziom. Do Balmora jakoś tędy będzie. Chyba jesteśmy na szlaku, więc nie ma sensu zbaczać. Ktoś nas atakuje? Ktoś... Niczego? Nie widzę, okej. Chyba mi się zdawało. Okej, do Balmory tędy. Przez księżycowy fort. Dobrze. Wyciągnijmy nasz wspaniały mieczyk. I załatwmy go tradycyjnie. Super! Umiejętność krótkie ostrze wzrosło do 18. Wspaniale, zobaczmy jak tam nasza miejki się prezentują. No, całkiem dobrze. Żadnej jaszczurki nie widzę. Tylko jakiś kolejny robal. Zobaczmy, jak tam nasze zadania się prezentują. Okej, to idziemy do Ranis Atris. A nie do Ajir. Okej, sorry ludziska. Okej, niczego nie ma. To było dobre, dwa krytyki pod rząd. Gdzie jest drogowskaz? Okej. To tędy. Tak, będziemy tak zawijać jakoś i będziemy przy forcie księżycowym już niedługo. Dawno nie zapisywałem, więc zapiszę. Okej, to tędy. O, już widzę mury fortu księżycowego. Myślałem, że będzie trochę dalej.
To już chyba nic złego nas nie spotka. No właśnie, co to daje? Szczęście, tak? Mamy moździerz, alembik, więc możemy się trochę już pobawić miksturkami. Na szczęście nie musieliśmy kupować tego moździerza za 1000 sztuk złota. Nic się nie dzieje, nie mam co mówić. Ale w sumie już niedaleko jestem. To co to jest za krzaczek? Tusiołek. Aha, obniża szczęście, to nie bardzo. Trochę poskaczmy, jak debile. Haha, dzięki temu mam plus 8. Wspaniale. Robaczek stoi. Więc idziemy teraz prosto do gildii magów. Zobaczymy, czy już nam to zapewni awans. Ale chyba jeszcze trzeba wykonać to drugie zadanie od Radhys. Zresztą zobaczymy. Tu niczego fajnego nie ma. Tu też. Tu też. Chociaż tamto przywrócenie zdrowia jest dobre, więc może zrobimy sobie miksturkę przywrócenia zdrowia. Tak, to tędy. Witaj. Mam należności względem gildii. Tak, mam 2000. Yeah! Super, to się nazywa dokładnie zrobiona robota. Żaden czeladnik przed tobą nie zdołał skłonić Manwę do zapłacenia swoich zobowiązań. To dobrze, że można na tobie polegać. Tak, wspaniale. Zyskaliśmy połowę tego, co nam dała Manwę. Teraz mamy drugie zadanie od Ranis, żeby przekonać Loare Berlotte, czy jak to ta suczka się nazywa, żeby dołączyła do gildii magów, tak? Mamy się udać do Sulipont. Zobacz, może się uda to do tego dostać łazikiem. Ale na razie posprzedajmy trochę gratów. I zobaczmy, ile mamy złota w sumie. Całość. Gdzie jest złoto? O, 2970 sztuk. Elegancko. Jak sprzedamy, to będziemy już niezłą sumkę. Okej, handel. I sprzedajmy jej książki. Aha, ty nie kupujesz książek, tak? Tu pójdziemy do bibliotekarza. Ale chyba tą zepsutą. To kupisz, dobrze. Kocie oczy to po prostu zwiększa jakby jasność widzenia w ciemnościach, więc to możemy sprzedać. Bo wystarczy, że sobie podkręciłem jasność na monitorze, więc nie ma potrzeby tego trzymać. Co tam jeszcze takiego fajnego jest, potrzebnego? Brandy, brandy, nie, nie, nie. Okej, to możemy sprzedać za 15 wartość, to sprzedaj nam 11. Aha, 10. 9. 8. 7, sprzedane. Szkolenie, zobaczmy co tam mamy.
Przywoływanie za 300. No zobaczymy, kasę zarobimy po sprzedaży tych pancerzy, mieczyków.